Satsikale, everyone, witajcie kochani. Dzisiaj zapraszam Was na taki angielski filmik, a mianowicie taki najbardziej angielskie tradycje to Halloween i 5 listopada, czyli Bonfire. I właśnie chciałam Wam zaprosić na taki filmik z tych dwóch dni i coś tam pomiędzy. W każdym bądź razie, jak spędziliśmy dokładnie noc halloweenową, bo ta impreza, która była w poprzednim filmiku, to nie była w Halloween, który był w poniedziałek, jak się nie mylę, czy we wtorek, ta impreza była w niedzielę. Z kolei w Bonfire Night, który był w niedzielę, mój mąż pracował, więc nigdzie nie byliśmy, ale na szczęście niektóre miejsca obchodziły również w poniedziałek i wtedy się wybraliśmy na obchody do pubu, a dokładnie pod pub. W każdym razie w Halloween pracowałam do godziny 17:30, potem mnie odebrali i potem właśnie się najpierw dzieci dawały cukierki tu w domu, a potem się szybko przebrali i poszliśmy na chwilę po domach, dokładnie chyba do 3 czy 4 domów poszliśmy, zapełnili swoje dyńki i wróciliśmy, bo wystarczyło nam wszystkim. W sensie oni mieli frajdę, było zachowane, nasze było pierwsze chodzenie po domach. Ale zanim to Wam pokażę, to zaczniemy od dnia wcześniejszego, gdzie moje dzieci uparły się, że chcą naleśniki halloweenowe. Jak oto sobie matka bez talentu kulinarnego z tym poradziła? Zapraszam Was na filmik. Dajcie za mną, pokażę, jakie halloweenowe pancakesy zrobiłam moim dzieciom. Wiecie, jaki jest mój poziom naleśnikarstwa, że tak powiem. Więc teraz dostosujcie pomysł do moich umiejętności. Jestem bardzo dumna z siebie, bo już jedzą po drugiej. I są zadowoleni, więc to jest najważniejsze. Ja jestem kiepską naleśniakarą. Właśnie mam problem z przewróceniem naleśnika. Skupiłam to patelnię, to mi nawet lepiej wychodziły. A teraz jakoś obróciłam. Dobra. Więc teraz, słuchajcie, jest tak. Mamy dynię, bo ja chcę dynię. A Arwi chce nietoperza. No i zobaczcie tu. Teraz Wam pokażę, słuchajcie. Takiego patentu to jeszcze nikt nie widział. Nie widział, nie słyszał. W internecie nie znajdziecie. Pancakes. Właśnie mi wyszło, kurde, tłusty trochę. Tak, tak chciałam, żeby się nie przyjarał. No miesza z tym. Dobra. Arby, honestly? Dobra, patrzcie. Tu mamy naleśnika. Dajemy sobie tego. O, łyżeczką mi zaprosili. Łyżeczką nakładam dżemu do środka trochę. Rozsmarowuję po środku foremki. Pytam, czy są zadowoleni, czy jest wystarczający nietoperz, tak, zdejmuję, zawijam nietoperza, żeby był bezpieczny, kroję i jedzą. Matka roku, pozdrawiam serdecznie, polecam się, moje książki kucharskie, słuchajcie, dostaniecie na internecie. Arwi się bawi swoim Lego, czyli na jej Lego urodzinowym, ale też czuję, że też może na urodziny albo na święta. Oglądał też te kalendarze adwentowe Lego, bo jednak lubi. Dużo spędza tu czasu, więc czemu nie? Dzisiaj tak na szybko przygotowałam sabdzi z papryki. Gdzie nie widać za bardzo. Chyba 5 papryk tutaj skleiłam. Standardowo. Tylko, że czosnku nie miałam, więc dałam takie mam pastę w słoiku, chili nie miała, to dałam chili w proszku, tylko indyk miałam i cebulę. Trzeba sobie radzić.
po wakacjach to jeszcze zapasy nie uzupełnione. Ok, 1, 2, 3. Ok, enough. Rewiego szkoła jest anglikańska, czyli nie obchodzili Halloween. Trick or treat! Oh, let's open. Oh, careful now. Step back, no? Now. Topping up. So many kids come, yeah? Yeah. Big one and small one, yeah? Yeah. It was babies and almost adults. Yeah? There was mummies. Mummies? No, this one was teenagers, yeah? Yeah, they were speaking. That's for my book. You take care of them, yeah? Yeah. Good sweets for the kids? Yeah. That is fun to giving sweets, yeah? Yeah. When somebody knocking and I is running, yeah? Yeah. It's like, knock, knock, knock. Knock, knock, knock. All of them. How many? All of them. Five. Mm-hmm. And more five. More five, yeah. Ready? Yep. Step back. Happy Halloween. Happy Halloween. No, no. I do. Wait. What? Oh. Happy Halloween. Hey. I don't want... Wyszliśmy na trochę. Zobaczymy. You get so much candy and you knock only 3 doors, yeah? And me too. And you too. Very stop. Wait. Let's go. That was fun? Yeah. Yeah? Yeah. Are you happy? Yeah. You have a lot of candy? Yeah. We can go home? Yeah. Okay, slow down. Hey, Anaya, slow down. And Arvi, you want to go with Anaya? Arvi, hey, look on me. We can. I will do. Look on me. Really? Yeah. Wow. You get clips. Oh. What else you have? Let's put in your bowl. No, the ball is for the kids, yeah? Yeah. Okay, let's go to the room. Okay, let's do everything. Pumpkin. What do you? I went to knock and they give me candy. You knock and they give you candy? Yeah. Okay. To jest moje przeryżowione leczo. Ale z tego wyszło dużo sujków i nadal było dobre. Preparation for the Diwali. Are we not that close to me? Not that close to my either. Yeah? You mean
No. Drama queen. Pogoda tego dnia nie była za ciekawa i powiem Wam, że my prawie nie pojechaliśmy w ogóle, bo lało. No ale akurat mąż pojechał na chwilę do sklepu i w tym czasie przestało padać i dzieci chciały go szukać i stwierdziłam, że dobra, to wejdźmy przed dom, to sobie zrobimy te zimne ognie, skoro nie pada. A że byli gotowi, nie padało, to wsiedliśmy w samolot i pojechaliśmy. Oczywiście byliśmy tam za wcześnie, no bo to się miało zacząć o 5:30, my byliśmy o 5:00, a i tak do 6:37 się prawie nic nie działo. Oczywiście ludzie przychodzili, ale wiecie, żeby te karuzele i tak dalej, ale fajerwerki i ognisko było już później, tak gdzieś przed siódmą. No a wiecie, my tam byliśmy o 5:00, no to ile można na tej karuzeli jechać? Dzieci pojechały raz, dwa razy wyłączył się prąd, więc mieli jakby 3 razy tą samą przejażdżkę, no bo od początku trzeba było przecież, bo się nie dokończyło. No potem pojechaliśmy na przekąskę i jak wróciliśmy, no to już był mega tłum, już były fajerwerki, już było duże ognisko i tutaj był prawie już koniec. Ale co najważniejsze, zobaczyliśmy, więc teraz punkt programu fajerwerki i ognisko. Look, this big fire. No, not touch this fire, it will burn. You like it? It's coming more. It's coming more? Yeah. I don't want to touch them. Mm-hmm. Yeah. So big. Yeah. Mm-hmm. It's come bigger. More? I don't think so. I think it's finished. No. No? W ogóle nie wiem, czy wiecie, skąd się wziął ten bonfire, ale widzę sobie książeczkę ze szkoły, którą myślałam, że sfotografowałam, ale widocznie nie. W każdym bądź razie remember of 5th of November, bo właśnie to jest takie upamiętniające walkę z tym, że byli ludzie, którzy chcieli zdradzić króla i go zabić razem z parlamentem. I oni podstępem wsadzili beczki proszku,
prochu strzelniczego pod parlamentem. No i właśnie Fregaj, ale nie wiem, jakoś to się nazywał, wchodził, miał wejść tego 5 listopada i to odpalić, ale go złapali. No i teraz na pamiątkę tego dnia to go palą, kukłę i go palą, a też strażnicy idą pod parlament sprawdzić, czy nie ma tam tych beczek z prochem strzelniczym. No, i żeby pamiętać o tej wielkiej zdradzie, to właśnie jest ten bonfire, bo ten parlament miał po prostu wylecieć tak w powietrze, jak te fajerwerki. I no, tak mniej więcej było w tej książce. No, może za rok wam przeczytam książeczkę, bo widocznie w tym roku zapomniałam. A to już się dawało, że zrobiłam, ale znalazłam tylko na story fragment, ten ostatni, który się z Armin uczyliśmy. Remember, remember of 5th of November. Dobra, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że nie było całkiem nudno i takie angielskie tradycje też wam się podobają. Mieliśmy bardzo przyjemne te dni, więc chciałam się z wami podzielić radością dzieci. Więc mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeśli tak, to zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!